Szanowni Państwo, Panie, Panowie Posłowie, Panie Wojewodo, witam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za dzisiejsze przybycie na uroczyste obchody Dnia Energetyka w Bełchatowie, w mieście, w którym bije serce energetyczne Polski. Energetyczna moc wszystkich podmiotów tworzących naszą grupę sprawia, że jesteśmy dziś liderem w branży energetycznej. Świadomi ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas w sferze zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, każdego dnia podejmujemy działania, by temu sprostać. Przed polską energetyką nieustannie pojawiają się nowe wyzwania. Chcąc być kołem zamachowym gospodarki, planujemy długofalowo i podejmujemy w pełni rozważne i zdecydowane decyzje, gwarantując stabilny rozwój tego strategicznego dla kraju sektora. Dynamiczne zmiany prawnych i ekonomicznych regulacji, polityka klimatyczna czy wymogi środowiskowe nie tylko nas nie powstrzymują, ale wręcz mobilizują. Wszelkie te aspekty uwzględnione w naszej wieloletniej strategii determinują systematyczną realizację programów modernizacyjnych i inwestycyjnych, wykorzystujących najlepsze aktualnie dostępne rozwiązania techniczne, uwzględniając tak ważne dla nas kwestie ekologiczne. Naszym celem jest utrzymanie konkurencyjności energetyki przy optymalnym wykorzystaniu rodzimych surowców w sposób gwarantujący utrzymanie suwerenności. Jesteśmy dumni, że Polska ma obecnie jeden z najwyższych wskaźników niezależności energetycznej. Ten poziom prawie 70% zawiera przecież znaczący wkład całej grupy kapitałowej PGE i naszej wspólnej pracy. Możemy też pochwalić się wieloma sukcesami, zarówno w wymiarze ekonomicznym, technicznym, jak i organizacyjnym. Pan prezes Ryszard Wasiłek mówił o najnowszych danych. Ja postaram się sięgnąć troszkę i podsumować dziś w ten gorący dzień. Jeszcze raz dziękuję, że Państwo przyszli, bo to i okres wakacyjny przed długim weekendem. Wyniki za 2016 rok. Moc zainstalowana w naszych jednostkach to prawie 11 gigawatów. Produkcja netto energii elektrycznej za 2016 rok, Szanowni Państwo, to niemal 52 terawattogodziny, co dało nam na koniec 2016 roku udział w wytwarzaniu w skali kraju około 38%. Produkcja ciepła to 19 milionów gigajouli. Ponadto jako PGE GiEK stanowimy ponad 50% EBITDA Polskiej Grupy Kapitałowej. Te liczby mówią same za siebie. Pomimo znaczących obostrzeń, PGE GiEK niezmiennie może chwalić się dobrymi wynikami. Drodzy przyjaciele energetycy, z całą mocą podkreślam, że to Państwa zaangażowanie, zarówno osób odpowiedzialnych na pierwszej linii za wytwarzanie energii elektrycznej, jak również praca pozostałej kadry stanowią istotny składnik naszych osiągnięć i sukcesów. To Państwa zaangażowanie pozwala nam stwierdzić, że jesteśmy gotowi do kolejnych wyzwań, bo pozycja polskiej energetyki i jej dorobek to zasługa całych pokoleń energetyków. Dzisiaj to Państwo zapisujecie w tej pięknej historii swoje karty i tego wszystkiego z całego serca Państwu gratuluję. Mamy świadomość, że spoczywa na nas ciężar zapewnienia niezawodnych i niedrogich dostaw energii. Dlatego zdecydowanie potrzebne są wielkie inwestycje i my je realizujemy. Inwestycje w nowe moce, a wśród kluczowych przedsięwzięć pozwolę sobie wymienić te pierwsze planowe. O niektórych wspomniał pan prezes Ryszard. Budowa nowych bloków w Opolu, w Turowie, kompleksowy program modernizacji bloków w elektrowni Bełchatów, szereg inwestycji w elektrociepłowniach, w tym instalacja termicznego przekształcania z odzyskiem energii. Szanowni Państwo, chciałbym podkreślić, że jesteśmy świadomi stojących przed nami wyzwań i zagrożeń wynikających z potrzeby unowocześnienia polskiej energetyki oraz panującego otoczenia rynkowego. Dlatego konsekwentnie podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby w pełni wykorzystać nasz potencjał i umacniać pozycję pierwszego wśród najlepszych. W tym miejscu pozwolę sobie zaznaczyć, że te działania to gra zespołowa, a nasze sukcesy to wspólna praca wszystkich pracowników naszych oddziałów, centrali PGE GiEK, jak również centrali PGE SA. Szanowni goście, korzystając z Państwa obecności, serdecznie Państwu dziękuję za otrzymane wsparcie
jakie zarówno od władz krajowych, parlamentarzystów, od samorządowców wszystkich regionów, gdzie prowadzimy swoją działalność. Wielokrotnie powtarzany przez przedstawicieli naszego rządu jednoznaczny głos podkreślający znaczenie polskiej energetyki i kierunki jej rozwoju jest fundamentem, na którym możemy mocno opierać nasze działania. Dziękuję za mądre, partnerskie relacje, jakie łączą nas z przedstawicielami świata nauki, jednostkami administracji wszelkich szczeblów, urzędów, służb mundurowych oraz firm i instytucji, które z nami mocno współpracują. Dziękuję stronie społecznej za odpowiedzialną postawę, dzięki której wszelkie zmiany, jakie wprowadzamy, dokonujemy w spokoju i wzajemnej akceptacji, respektując oczekiwania zarówno pracowników, jak i pracodawców. Składam serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym, których wkład pracy został szczególnie wyróżniony w ten ważny dla energetyków dzień. Drodzy energetycy, w dniu naszego branżowego święta dziękuję za wasz trud i przekazuję wam wszystkim serdeczne życzenia pomyślności osobistej i zawodowej. Życzę nam wszystkich zdrowia, wielu sukcesów, realizacji planów oraz jeszcze więcej pozytywnej energii każdego dnia. Szczęść Boże, niech święty Maksymilian ma nas w swojej opiece. Dziękuję bardzo.